Witamy Państwa końcem czerwca, przed nami wakacje i zaczną się one, powiem Państwu, no, z kopyta chciałoby się rzec, bo bohater filmu, o którym będziemy opowiadać, bardzo często, między innymi, z koni korzysta. Ale nie konie będą tu głównym bohaterem. Witam Panią dr Sylwię Frach. Dzień dobry. Doktor. On ma tyle atrybutów, tyle różnych rzeczy przy sobie, że zawsze z opresji wychodzi. I staram się jak najdłużej trzymać Państwa w napięciu, o czym mowa, ale myślę, że i Państwo i tak się domyślają. I powiem tak, że to jest takie zjawisko, że jeśli chodzi o kino przygodowe, to można by było chyba zaryzykować takie stwierdzenie, Pani doktor, że jak go ktoś nie zna, to tak jakby, nie wiem, w muzyce rozrywkowej nie znał przynajmniej nazwy zespołu The Beatles. Mowa oczywiście o Indianie Jonesie, Pani doktor. Tak, to prawda. Seria filmów o Indianie Jonesie jest bardzo znana i rzeczywiście wpłynęła na popkulturę w podobny sposób jak zespół The Beatles. Tak, Indiana Jones, jak doskonale wiemy, to ikoniczny już, bo tutaj trzeba podkreślić, ikoniczny archeolog i poszukiwacz przygód. I te rzeczywiście jego przygody zawsze są pełne akcji, zagadek, tajemnic. I ta seria przygód o Indianie Jonesie rzeczywiście odniosła ogromny sukces na całym świecie. No i teraz czeka nas, drodzy Państwo, artefakt przeznaczenia. Tak sobie powiem szczerze, że kojarzyłem, odnosząc jednak mimo wszystko do pierwszej, czyli poszukiwaczy zaginionej Arki, nie? No bo jeżeli Arka, no to też przeznaczenie i gdzieś tutaj kieruje mnie to w tę stronę. Natomiast no, fabuły zdradzać nie będziemy i tak chyba wszyscy czekają, bo przypominamy sobie owacje na stojąco dla Harrisona Forda ostatnio na największym festiwalu europejskim filmowym, prawda? Kiedy przyjechał i kiedy został gorąco oklaskiwany. Więc no jestem ciekaw, ale dobrze, to Harrison Ford. Natomiast twórca Spaceru po linie, twórca Wolverine'ów, bo tak już powiem ogólnie, James Mangold, no ale dla mnie reżyser świetnego obrazu, czyli Przerwana lekcja muzyki. Zgadzam się. Zawsze chyba będzie mierzył się, mimo że jest znakomitym twórcą, z legendą Stevena Spielberga, bo tutaj wróćmy teraz do archetypu tak naprawdę, czyli współpracy Spielberg-Lucas, bo to spod tych dwóch, że tak powiem, rąk wychodził Indiana Jones, tak jak i oczywiście lukasowskie Gwiezdne Wojny. Zgadza się. Tak, James Mangold jest znanym i cenionym reżyserem, bo rzeczywiście filmy, które pan wymienił, są filmami oscarowymi. Osobiście Przerwana lekcja muzyki jest jednym z moich ulubionych filmów. Tutaj ten duet Angeliny Jolie i Winona Ryder, doskonały. Tak, ale no niestety w przypadku serii o Indianie Jonesie Mangold musi zmierzyć się z legendą, jaką jest Steven Spielberg. No właśnie, tak mówię o tym per analogiam, dlatego że to było tak samo jak w przypadku Gwiezdnych Wojen, kiedy Lucasa zastępował innym reżyser Marshall, prawda? I teraz no, wszyscy porównywali, co to z tej reżyserii wyjdzie. Tak, i mimo, że Mangold nie osiągnął jeszcze takiego sukcesu jak Steven Spielberg, ma jednak swoje własne, unikalne spojrzenie na kino i również zdolność tworzenia filmów zarówno pełnych akcji, takich widowiskowych, jak i tych wzruszających dramatów. To może Państwo za chwilę się wzruszą, bo być może do kogoś z Państwa popłynie nagroda za chwilę, którą mamy przygotowaną, to może tym razem, ponieważ Indiana Jones robi wszystko szybko, to może my szybko tym razem zadajmy pytanie konkursowe, Pani doktor. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Indiana Jones to właściwie, proszę podać jego prawdziwe, choć fikcyjne oczywiście, z racji tego, że nie jest to postać rzeczywista, imię, nazwisko i tytuł naukowy. Uj, to już Pani tutaj teraz nam tu zagmatwała, ale trudno, muszą Państwo, jak nie usłyszeli, Państwo sobie raz jeszcze odtworzyć. W każdym razie czekamy na odpowiedzi. Czas na seans. małpaczasnaopole.pl, więc dobrze, niech Państwo prześledzą historię i karierę Pana Indiany Jonesa. Well, no i właśnie, i tutaj well Państwo muszą podać. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi oczywiście honorujemy nagrodami od sieci kin Helios. Dobrze, to wróćmy na ekran i powiedzmy o jednej rzeczy, chyba takiej, której możemy być właściwie pewni,
przy tym obrazie. Pomysłowość scenarzystów, to przy wielu filmach już mówiliśmy, nie zna granic. Zatem przygody chyba Indiego też powinny być na ekranie mimo wszystko spektakularne. Myślę, że tak, że te przygody będą spektakularne, chociaż prognozy wyników finansowych nie napawają optymizmem. Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia zadebiutował już podczas tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes i niestety zebrał rozczarowujące oceny krytyków. Także spekulanci, jeżeli mogę tak powiedzieć, nie są przekonani co do sukcesu kasowego filmu. Mówi się, że będzie to około 60 milionów dolarów przychodów, zysków w pierwszy weekend premierowy, co dla innych filmów byłoby sumą wymarzoną. Jednakże jeżeli chodzi o serię Indiana Jones, a jest to już piąta i ostatnia część z tej serii, no jest to raczej wynik słaby. Finansowo tak, natomiast myślę, że jest to taka siła jak tego kamienia, który rozpoczyna poszukiwaczy zaginionej Arki, przypominają sobie Państwo taką pierwszą scenę, że jednak publiczność, która jest publicznością wielopokoleniową już, prawda? Chyba pójdzie tłumnie do kin, mimo wszystko, zwłaszcza w Europie, bo w Europie jest to kochany, gdybyśmy powiedzieli, miniserial. Tak, tak, zgadza się. Oczywiście. No to jesteśmy tego również ciekawi. Były słabsze, lepsze momenty tego cyklu. To tak na koniec żartobliwie chciałem zapytać Panią o taką mikrorecenzję. Pojawiła się już propozycja w różnego rodzaju memach, jak to się teraz mówi, internetowych, by nakręcić Indianę Jonesa i Złoty Pociąg z Wałbrzycha. Myślę, że gdyby połączyć naszą polską legendę z serią o Indianie Jonesie, to taka tutaj zabawna, żartobliwa parodia mogłaby z tego wyjść, ale nic poza tym. Czyli szukając gdzieś korzeni Mela Brooksa w takim wypadku powinniśmy, czyli takiej parodii Indiany rzeczywiście mogłoby tak się to pojawić. Niemniej jednak to jest, tak już kończąc spotkanie, mocne otwarcie wakacji. Jest. To jest też i planowane. Pamiętam, że te wielkie hity właśnie też dystrybutorzy umieszczali na koniec właśnie czerwca. Tak, zgadza się. Mamy właśnie Indiana Jonesa, ale mamy również wyczekiwanego już od wielu miesięcy Oppenheima, czyli najnowszy film Christophera Nolana. O którym też gdzieś tam pewnie powiemy w naszych spotkaniach. To my zapraszamy Państwa zatem na śledzenie losów Indiego i jego przyjaciół. No a jak Państwo obejrzą, to możecie Państwo napisać, czy się rzeczywiście podobało, czy też nie. Krytyka krytyką, a widz oczywiście ma swoje zawsze emocje. Doktor Sylwia Frach, dziękuję bardzo. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. A Państwa zapraszam już na wakacje rzeczywiście, co nie znaczy, że my idziemy na wakacje, bo wręcz przeciwnie, zarówno w lipcu, jak i sierpniu będziemy się z Państwem spotykać podczas naszych filmowych spotkań. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję.